To wyróżnienie gmina Chrzanów otrzymała za współpracę z przedsiębiorcami, a przede wszystkim za zarządzanie pod strefami Krakowskiego Parku Technologicznego. W gminie podstrefa obejmuje teren, na którym zlokalizowane są dwa duże zakłady. Valeo, zajmujące się produkcją m.in. lamp do samochodów, oraz Dunkake, produkujący słodkie wypieki. Pod strefą jest też objętych 5 hektarów w rejonie Kroczymiecha, które gmina zamierza sprzedać inwestorom. Tą specjalną podstrefą Krakowskiego Parku Technologicznego zostały objęte w sumie dwa przedsiębiorstwa z konkretną produkcją, czyli Valeo i Dunkake. Jak również teren wolny, który jest w tej chwili przeznaczony do sprzedaży, mianowicie teren 5 hektarów w Kroczymiechu. Specjalna strefa ekonomiczna funkcjonować będzie do końca 2026 roku. Na co może liczyć potencjalny inwestor? Może liczyć na znaczne odpisy od podatku dochodowego, w zależności od dwóch parametrów. Jeżeli zatrudni odpowiednią ilość ludzi i zainwestuje określoną ilość pieniędzy w technologie tak zwane innowacyjne. Zarówno Valeo, jak i Dunkake również przymierzają się do skorzystania z przywilejów, jakie daje specjalna strefa ekonomiczna. Już w zeszłym roku ta druga firma, wedle danych Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudniła kilka osób, m.in. elektryka, a także osoby do księgowości i obsługi linii produkcyjnej. A właśnie jest uruchamiana nowa linia produkcyjna. Obecnie rząd przedłużył do 2026 roku, więc opłaciło się i opłaca się dalej jeszcze te tereny przygotowywać i reklamować je, tak to powiem, handlowo Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu. Dodajmy, że zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej mogą uzyskać wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują większy poziom pomocy publicznej, 55% i 45%, a duże mogą liczyć na 35%. Jak dotąd Krakowski Park Technologiczny wydał 145 zezwoleń na działalność w strefie.